Cześć, witajcie na moim kanale Pianta Dance. W dzisiejszym filmie przychodzę do Was z książkami o tańcu. Długo wyczekiwanym filmie, było już parę komentarzy i wiadomości prywatnych dostałam odnośnie tego, czy mam do polecenia jakieś książki. I słuchajcie, ja mam ich naprawdę bardzo dużo. Jak ci, co mnie obserwują na Instagramie, to na pewno to widzieli. Mam nadzieję, że uda mi się dodać właśnie takie zdjęcie tutaj, jak dużo jest tych książek, dlatego postanowiłam, że żeby ten film nie trwał 3000 lat i mimo wszystko chcielibyście go oglądać i żeby było tak, wiecie, no krótko, zwięźle i na temat, to wybrałam 4 książki na początek. To, jak domyślacie się, będzie właśnie seria tych filmów, gdzie będę właśnie pokazywała Wam, jakie książki mam, jakie książki polecam, bo są książki, które polecam, ale nie mam ich w wersji papierowej, tylko na przykład na... Zastanawiam się, czy na audiobooku. Audiobooku nie, ale na e-booku. Bo niestety książek do tańca, o tańcu i do tańca też, no nie ma. Co tu dużo mówić. Jakby te bardziej wartościowe znikają z półek bardzo szybko, jak już gdzieś są. Przeważnie są to książki, które kupuje się gdzieś tam od kogoś na Allegro, gdzie ktoś wystawił i chce się tego... No nie wiem, czy pozbyć, no ale nie chcę już tych książek, nie, może nie są mu potrzebne, albo wie, że są jeszcze ludzie, którzy no do tych pozycji bardzo potrzebują. Ale będą też takie książki lekkie do podczytania dla ludzi, którzy rzeczywiście lubią otaczać się tańcem, ale niekoniecznie ich obchodzi jakaś historia tańca, chociaż jak wiecie, ja będę tutaj przemycać już niedługo, ten film powstaje. Prawda? Zbieram się do niego, bo muszę dużo materiału zebrać i odświeżyć sobie wiedzę własną, ale już niebawem będzie. No to co? Ja Was zapraszam do subskrybowania mojego kanału, zostawienia łapki w górę, skomentowania, chociażby zostawienia serduszka, będzie mi naprawdę miło. No i tak jak już wspominałam w wcześniejszych filmach, no bardzo bym chciała mieć te 200, tych 200 obserwujących, subskrybujących osób, więc jeżeli znacie ludzi, którzy mogą zasubskrybować ten kanał, albo na przykład Ty jesteś taka, bo jeszcze tego nie zrobiłaś, to proszę Cię, kliknij tam. No wiesz, że to pomoże rozwinąć kanał, przecież ja wiem, że Ty to wiesz, więc pomóżcie mi to zrobić, żeby było nas tu więcej, żebym mogła się rozwijać mój kanał i Was rozwijać względem tańca, bo myślę, że jest Wam to potrzebne. Jakby nawet nie myślę, wiem. I wiem to też od Was, od tych osób, które do mnie piszą i cieszą się, że jestem tutaj. Więc cieszmy się wszyscy i przejdźmy do pierwszej książki, jaką przygotowałam. Pierwsze pytanie o książkę to było od kogoś, przepraszam, nie pamiętam, ale pamiętam, że była osoba, która pytała o książkę, którą mogę polecić, z której może czerpać wiedzę o historii tańca i o genezie tańca i o tym, jak taniec, skąd to się w ogóle wzięło, jakie były pewnie tańce pierwsze i tak dalej. Dużo nie chcę zdradzać, bo powstanie taki film na kanale jak Historia Tańca i tam będziemy sobie opowiadać właśnie o tych wszystkich różnych rzeczach. Krótki zarys historii tańca i baletu Ireny Turskiej. Uważam, że jest to książka, którą powinien mieć każdy tancerz, każda osoba, która przede wszystkim zamierza się interesować tańcem pod względem właśnie historycznym, pod względem takiej wiedzy teoretycznej, wszystkim osobom, które będą chciały iść na Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, polecam tą książkę, bo z niej naprawdę możecie się nauczyć i tak naprawdę wiedza, która jest zawarta w niej, wystarczy Wam, żeby zdać egzamin ten teoretyczny. No bo praktyczny, no to już jest improwizacja czy solówka, tak jak doskonale o tym wiecie, bo oglądacie moje filmy przecież, no to stąd macie tą wiedzę. A ci, co nie widzieli, to koniecznie muszą zobaczyć studia drugiego stopnia. Teraz są też pierwszego stopnia na Chopina, więc tak, to jest ta książka. I tu jest to wiedza podstawowa. Uważam, że wszyscy ci, którzy studiują taniec, mają zamiar studiować taniec, powinni wiedzieć te rzeczy. Będzie Wam łatwiej zdawać różne egzaminy, będzie Wam łatwiej też dyskutować na różne tematy i pogłębiać dalszą wiedzę, bo uwierzcie mi, że to jest naprawdę tylko fragment tego, czego możecie się jeszcze nauczyć.
dla wszystkich tych, którzy chcą się uczyć o historii tańca. I teraz powiem Wam, że to nie jest tutaj w tej książce, nie jest taki język super naukowy, że wiecie, że co chwilę będziecie się zastanawiać, Boże, o czym ona mówi. Nie. Ale nie jest ta książka też napisana w taki sposób, że się ją czyta, wiecie, z takim... A są takie książki, od razu Wam powiem, że są książki, które rzeczywiście się czyta z takim wow, fajnie, jak opowiadanie i aż chcemy tego słuchać. Chcemy tego czytać? Chcemy to czytać. Okej, okay. Chcemy to czytać, natomiast nie jest źle napisana. Tego nie mogę powiedzieć, ale na pewno nie jest to książka na raz, pomimo tego, że ma mało stron, ma jakoś super dużo. Nie jest to książka na raz, przede wszystkim jest to książka, którą trzeba zrozumieć. Postaram się znaleźć link, może ktoś ją sprzedaje gdzieś, ale szczerze wątpię. I kolejną książką, jaką Wam polecam, to jest biografia Konrada Drzewieckiego, reformatora polskiego baletu. Jest to postać dosyć kontrowersyjna i on zawsze był tak uważany. Książka przedstawia niezwykłego tancerza i choreografa, który dokonał rewolucji w polskim balecie i przede wszystkim założył w Poznaniu autorski zespół, który się nazywa Polski Teatr Tańca i funkcjonuje do dzisiaj. Był artystą wszechstronnym, tworzył również choreografię do oper, układał ruch sceniczny w teatrach dramatycznych, wreszcie reżyserował opery, dramaty, a nawet filmy baletowe. Przeczytam Wam dalej. Kiedy po 5 latach spędzonych we Francji wrócił w 1963 roku do Poznania, stał się idolem nie tylko uczniów szkoły baletowej, ale i Polaków. Szokował fryzurą, strojem i, jak się wkrótce miało okazać, tańcem. Pierwsza premiera zrealizowana w Operze Poznańskiej zarówno zbulwersowała, jak i wzbudziła podziw krytyki oraz publiczności. I tak było przez całą jego karierę, aż do 1985 roku, kiedy to na łódzkich spotkaniach baletowych publiczność wygwizdała spektakl Ostatnia Niedziela. Specjalnie jako pierwszą książkę taką biograficzną daję Wam właśnie o Konradzie Drzewieckim, bo jest to ciekawa postać. Jest to człowiek, który gdzieś tam zawsze szedł pod prąd do tego stopnia, że jak tańczył w Polsce, jeszcze już wiecie, wyjechał do Francji i tam też tańczył, ale jak tańczył w Polsce, spóźniał się na próby, dostawał liczne kary za to, ale jakby on sobie nie zdawał, czyli on sobie z tego nic nie robił. Nie mówię, że to jest super ekstra i macie tak robić. Nie, nie wolno tak robić, to nie jest bardzo dobre, ale bardziej chodzi mi o to, że nic nie było w stanie powstrzymać jego charakteru. Jak on wiedział, co grozi za spóźnienie, ale on najwyraźniej nie mógł przyjść wcześniej i trudno, i się spóźnił. I w tej książce też właśnie o tym przeczytacie. Między innymi takie ciekawostki właśnie, ile kar udało mu się zdobyć. Jest to książka dosyć obszerna, bo ona ma aż 390 stron. Ale czyta się ją szybko. Czyta się ją szybko, czyta się ją ciekawie i jest to książka, która jest napisana dosyć takim lekkim językiem. I uwierzcie mi, że ja jestem osobą, która jedyne książki, jakie czyta, to kryminały, więc mi jest ciężko przebrnąć przez nawet biografie, które mnie interesują. A tu rzeczywiście ta książka mnie zaciekawiła, były fajne momenty. Może to wynikać też z tego, że autor tej książki jakby opowiada nam o autorze na bazie recenzji, ma też wprowadzone wypowiedzi samego Konrada Drzewieckiego w tekst, więc czujemy się trochę tak, jakbyśmy obserwowali wywiad, który jest przeprowadzany, że jesteśmy w trakcie tego wywiadu, czyli są momenty, kiedy widzimy dyskusję autora książki z Konradem, a są momenty z jego życia gdzieś tam wyjęte. Jest dużo fotografii. Myślę, że dlatego jest ta książka taka gruba, bo naprawdę jest sporo. Jak widzicie, tu na przykład jest troszeczkę garstka tekstu, a więcej jest zdjęć. Super! Jakby ja uważam, że to jest super osobowość, bo ja bardzo nie lubię ludzi, którzy są tacy, że wiecie, że oni przejdą przez nasze życie i my nawet nie wiemy, nie pamiętamy o nich. A Konrad rzeczywiście był osobą, która
albo się go lubiło, albo się go nie lubiło. Takie mam wrażenie po przeczytaniu tej książki. I kolejną książkę, jaką Wam polecam, to jest książka Wytańczycie marzenia. Jest to książka taka dosyć, ja bym powiedziała, że mała. On też jest dużym drukiem pisana jak dla mnie, przynajmniej duży druk, nie wiem jak dla Was. Jak widzicie, jej nie przeczytałam całej, jestem gdzieś tak w połowie. I jest to książka na pewno dla osób, które są w swoim życiu. Po pierwsze, jesteście młodzi, starszym też polecam, ale przede wszystkim młodzieży. Jak jesteście w takim swoim momencie swojego życia, gdzie nie wiecie do końca, gdzie chcecie iść, co chcecie robić i czy to, co robicie, ma sens. I czy to, co robicie, ma sens, to jest książka, która mówi Wam o tym, że nie wolno się poddawać, że nawet jeżeli jesteście po prostu w najgorszym miejscu swojego życia, to musicie wierzyć i musicie dążyć do celu i robić wszystko, żeby osiągnąć swój sukces. Owszem, pomoc i szczęście jest ogromnie ważna w takich sytuacjach i ona tą pomoc dostała, ale jak już dostała tą pomoc i wyszła z tego pierwszego dołku, to nie poddała się. A uwierzcie mi, że miała ciężko. Nie będę Wam zdradzała tutaj wszystkich smaczków. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że właśnie była w sierocińcu i z niego trafiła do amerykańskiej rodziny. Oni ją zapisali na lekcję tańca klasycznego i później jej kariera już, wiadomo, poszła tylko w górę. I jakby do tej chwili ona tańczy i została gwiazdą międzynarodowego baletu, występującego m.in. w prestiżowym narodowym balecie holenderskim w Amsterdamie. Czy Dance Theater w Harlemie. Także osiągnęła sukces i myślę, że warto taką książkę sobie przeczytać, w szczególności jeżeli macie chwilowo zawieszkę na zasadzie, że jestem beznadziejna i nic nie umiem, albo beznadziejny. Nie, nie jesteś beznadziejny. Przeczytaj sobie tą książkę i zobaczysz, że jak się bardzo czegoś chce, to naprawdę można i da się. I kolejna książka, pamiętam, że, nie pamiętam kto niestety, ale pamiętam, że była taka osoba, która mnie zapytała, czy znam jakąś książkę, która jest o stylach ulicznych, o hip-hopie i tak dalej. No i jakby mogło być inaczej, musiałam mieć taką książkę, jest to książka Praktyka ruchu w tańcu ulicznym Roberta Jamińskiego i jeszcze kiedyś, jak zapewne, no wy nie wiecie, na pewno wy nie wiecie, a jak ktoś wie, to bardzo mi miło, jeżeli moi starzy widzowie też do mnie przyjdą. Kiedyś prowadziłam bloga, który nazywał się Pianta Dance, czyli jak zostać profesjonalnym tancerzem. Po roku się okazało, że jednak to nie jest ta droga, bo ja nie mogę do Was pisać. Ja muszę do Was mówić, ja muszę Wam pokazywać i tylko taka forma jakby przedstawiania tańca ma sens. Ale wtedy właśnie nawiązałam kontakt z Robertem, on był w trakcie pisania tej książki i miałam okazję właśnie sobie ją kupić i przede wszystkim dowiedzieć się czegoś więcej o tej książce. Dlaczego ta książka w ogóle mnie urzekła? Przede wszystkim Robert tutaj, może inaczej. Mam znajomych, którzy właśnie tańczą hip-hop. Ja nie jestem totalnie związana z tańcem ulicznym, ja się na nim nie znam. Znam się tyle, ile muszę, gdzieś tam jakieś podstawy, ale nie znam... jakieś podstawy, ale nie znam się na tyle, żeby móc się wypowiadać jako ekspert. To na pewno nie ja. Natomiast na tyle, na ile się znam w ogóle na tańcu i na tyle, na ile się nasłuchałam od moich znajomych, którzy tańczą wszystkie te style uliczne, że rozciąganie jest beznadziejne i że nie trzeba tego robić i to jest hip-hop, więc ja się nie muszę rozciągać, nie potrzebuję szpagatów, no to w tej książce dowiecie się o tym, że właśnie się trzeba rozciągać i że to jest ważne, nawet w takim stylu jak hip-hop, popping, czy w ogóle tam inne style house, vogue, czy co tam tańczycie. Ogólnie zamknijmy to właśnie w stylach ulicznych. Jest technika, motoryka, zdolności kondycyjne, zdolności koordynacyjne i trening. Czym jest trening? Trening, a reakcja na bodźce, no i tak dalej. Tutaj właśnie między innymi są wyjaśnione ćwiczenia, pokazuje, jak się rozciągać, ale przejdźmy może sobie do tej teorii.
Jest też historia, tak patrzę. Czym on tu będzie mówił? Słowo choreografia możemy przetłumaczyć jako pisać taniec, czy bardziej przyjaźnie zapis tańca. By przybliżyć ci jej charakter, zabiorę cię w podróż w przeszłość. Spoko. Mówi też między innymi, tak się zamyśliłam troszeczkę, bo widzę, że pisze o Noverze. My sobie opowiemy o Noverze tak naprawdę, jak ten film powstaje, to za 8 dni i mam nadzieję, że uda mi się na międzynarodowy... To nie za 8 dni chyba. A ja i moja matematyka. Może za 9. Chyba bardziej za 9. No nieważne. W każdym razie opowiem wam o Międzynarodowym Dniu Tańca, dlaczego powstał i ile jest plotek, mitów i fałszywych informacji na ten temat, z którymi ja też się spotkałam i powiem wam szczerze, że był taki moment w moim życiu, że już nie wiedziałam, komu wierzyć. Jest to książka z pewnością dla ludzi przede wszystkim właśnie z kręgu tych styli ulicznych, ale i nie tylko, bo jak widzicie, ja się tym stylem tańca średnio interesuję, ale taką książkę mam i ja ją przeczytałam x lat temu, chyba z 6 albo 7 i ja ją mogę szczerze polecić, jakby ona mi się podobała, ona też jest napisana takim luźnym językiem. Robert w tej książce nie próbuje na siłę być jakimś super ekspertem, który wszystko wie najlepiej. Myślę, że trzeba tą książkę traktować jako poradnik i warto do niej sięgnąć, warto z niej skorzystać. Może wam dzięki temu wpadnie coś lepszego do głowy, a może, uwaga, ktoś z was odważy się napisać swoją książkę. Ale żeby ją napisać, to najpierw trzeba wiedzieć, jakie książki już istnieją. No dobra. I tym miłym akcentem kończymy zbiór moich książek na dzisiaj. Tylko na dzisiaj, bo ich mam jeszcze... sporo. Podejrzewam, że powstanie takich serii z 8 albo 9. No i co? Zachęcam was do subskrybowania mojego kanału, zostawienia łapki w górę, skomentowania. Jeżeli ten film wam się podobał i wiecie, że komuś z waszego otoczenia wam się przyda, albo po prostu z czystej życzliwości dla mnie jesteście w stanie go udostępnić innym osobom, które szukają wiedzy o tańcu, nie tylko takiej praktycznej, ale też teoretycznej, to zaproście go na mój kanał. No i do zobaczenia w każdą środę i piątek o 17:00. Pa!